Nie wiem, czy już byliście na nowym Spider-Manie. Ja wam zdradzę, że jeszcze nie, ale jedno wiem. Chyba ciężko jest wracać bez ręki do domu. Siemano, klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Oczywiście, ciężej bez nogi niż bez ręki, ale bez ręki też, wiecie, szczególnie w taką śnieżycę, ciężko wracać. Spidermana nie oglądałem. Dlaczego mnie spytacie? Ponieważ powiem wam szczerze, nie widziałem jeszcze pierwszego. Tak, mam takie zaległości z MCU. Fakt faktem też, ja nigdy nie przepadałem nie wiadomo jak za Spidermanem. Z tego uniwersum zdecydowanie bardziej wolałem z Wally, takich właśnie jak chociażby Elektro. No więc jakoś tak nie mam parcia na ten film, ale jeszcze drugi Guardiansów nie oglądałem i tak dalej, a z tej nowej fali to już w ogóle, więc niestety mam trochę plecy i tu się przyznaję. Natomiast moje to jakiś czas temu weszło Shopee, jak wiecie, dużo figurek stamtąd kupiłem i jak tutaj widzicie, kupiłem sobie również Elektro i niestety, powiem wam szczerze, worek oglądałem 100 razy wzdłuż i wszerz i zdarzają się tutaj również błędy. Nie wiem, czy już widzicie, ale w intrze poniekąd powiedziałem, brakuje tutaj rączki. Moi drodzy, worek jest zapakowany, nic z nim nie robiłem, jest tylko i wyłącznie jedna rączka, ale może jak magicznie go otworzę, to się okaże, że jednak jest tutaj. Spytacie mnie teraz, no pewnie, klocko, załże, WTF-ie, zwał jak zwał, zrobiłeś zdjęcia, napiszesz do sklepu i oczywiście zapewne otrzymam nową figurkę, a ja wam powiem, otóż nie. Dlaczego tak nie zrobię? Szkoda mi po prostu mojego cennego czasu. Taka figurka kosztowała około 4 zł, może max 5. Nie tylko szkoda mi mojego czasu, ale wiecie, ten Chińczyk zapewne, czy ktokolwiek tam był, bo na Shopee działa to trochę inaczej, zapewne by mi to odesłał, przeprosił, napisał ładne słowo, może nawet jakiś gratis dorzucił, choć wątpię w tych pieniądzach. Ale szkoda mi a mojego czasu, b w ogóle wiecie, tego całego śladu węglowego, który przy okazji by powstał, nowego zanieczyszczania, paczek i tak dalej. I jedyne co to mogę mu napisać, że tak faktycznie było, niech zwraca uwagę, ale nowej figurki chcieć nie będę. Raczej tyle wam, moi drodzy, mogę dzisiaj powiedzieć. No i z czym my się tutaj spotykamy? No, powiem wam szczerze, nadrukowo, to jak już widzicie, to jest pierwsza liga. Spójrzcie na ten nadruk z boku i wymieńcie mi liczbę figurek LEGO, które mają tak dobrze zrobione, misternie wręcz zrobione nadruki. No kurczę, ja cię nie mogę. Świetnie to wygląda, aż patrzę, czy nie ma tu pod spodem jakiegoś nadruku, bo też bym się nie zdziwił po prostu. Jest tak kurczę dobrze. Z tyłu również takie fajne rozcięcie, ta kratka jest naprawdę świetna. Spójrzcie na ten nadruk tu na nogach. No i nadruk z przodu przede wszystkim. Buźka, tutaj wszystko. No rączka wypada i nie wiem teraz, czy ja ją po prostu źle włożyłem, czy ja czegoś tutaj nie do końca dopilnowałem, dopiąłem, dopchałem. Zwał jak zwał, czy ja nie do końca, czy ja raczej. Aż musiałem użyć takiej siły, że aż wypadł, widzicie, z podstawki. Natomiast teraz już powinno wszystko działać, chociaż ręka chodzi ciężko. Natomiast poza tym, jeżeli chodzi o funkcjonalność tej figurki, klasyka chińczyznictwa. Nóżki trochę zbyt lekko, rączka w miarę ok, dłońka ciężko, moi drodzy. Natomiast jeszcze raz i będę to powtarzał w nieskończoność. Jakość nadruków, jakość wykonania, czy na Shopee, czy na AliExpress, często to jest pierwsza liga. Oczywiście nie zawsze, bo zdarzały się chociażby na tym kanale, ale to wiecie, figurki typu złote 2 i tak dalej, że naprawdę było źle. Ale jakby wiedzieliśmy, że jest źle już po miniaturce, no i nawet, wiecie, przyglądaliśmy się właśnie celowo, zamawiając tamte, sprawdzając, czy będzie aż tak źle. Tutaj natomiast miało być dobrze i jest bardzo, uważam, dobrze. Pytanie, czy jeżeli kupujemy sobie tylko i wyłącznie jakiś makiet, by stało nam to za gablotą, za szybą, czy w ogóle warto kupować LEGO, gdy możemy za ułamek ceny LEGO kupić sobie, kurczę, coś, co dobrze wygląda? Nie bawi się tym do końca dobrze, ale tak jak mówię, przy założeniu, że stoi to za gablotą. Pozostaje, moi drodzy, pytanie, a czy bawi się tym też nie najgorzej? W sensie, da się tym bawić, jakby nie źle, nie? Oj, moi drodzy, co to się dzieje, że taką jakość mamy za tak niską cenę, to ja nie wiem, ale w fajnych czasach można by powiedzieć. Żyjemy, tak jak mówiłem, ja sobie Elektro może kiedyś domówię, gdy zobaczę jakiegoś sprzedawcę, nie będę się o te 4 zł wygłupiał tutaj i nie wiadomo jakich cyrków robił, więc zobaczymy, jak domówię, to wam na pewno o tym powiem. Dzisiaj wam na pewno powiem, że życzę miłego weekendziku, kochani, i zapraszam was do zostawienia subskrypcji, czego się tylko da, no bo mam nadzieję, że tutaj cały czas ciekawy was content będzie się ukazywał. Dzięki, że byliście. Bye!